Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę, jaki wpływ może mieć cisza na grę uwodzenia? Te chwile, kiedy nie mówisz ani słowa, ale udaje ci się stworzyć przytłaczające napięcie w powietrzu, jakby każda sekunda ciszy była wypełniona tajemnicą i pragnieniem. Siła uwodzenia bez słowa to umiejętność, którą niewielu opanowuje, ale dziś nauczysz się, jak zamienić ciszę w najpotężniejszą broń. W końcu, tajemnica zawsze była jednym z głównych wyzwalaczy przyciągania. Kiedy wiesz, jak strategicznie wykorzystać ciszę, tworzysz wokół siebie aurę, która sprawia, że każdy chce dowiedzieć się więcej o tobie, dowiedzieć się, co kryje się za tym tajemniczym spojrzeniem i tą szczęśliwą przerwą. Dobrze dozowana cisza może sprowokować, zaintrygować, a szczególnie mocno uwieść. W tym filmie przedstawię ci 11 niezawodnych technik przekształcania ciszy w nieodparte narzędzie przyciągania. Przyjrzyjmy się, jak każda pauza, każde spojrzenie, a nawet oderwanie się może rozpalić pragnienie i sprawić, że pomyśli o tobie daleko poza fizyczną obecnością. Czy jesteś gotowy, aby opanować ciszę i cudownie stworzyć tajemnicę? Więc kontynuuj ze mną, ponieważ to, czego się tutaj nauczysz, całkowicie zmieni sposób, w jaki jesteś w związku. I już z góry, pod koniec tych technik będziesz w stanie uwieść, prawie nic nie mówiąc. A teraz powiedz mi, jakiej techniki uwodzenia chciałbyś się nauczyć najbardziej? Zostaw swój komentarz poniżej i nie zapomnij polubić i zasubskrybować bardziej zaawansowanych wskazówek, takich jak te. Cisza między zdaniami może być silniejsza niż jakiekolwiek dobrze dobrane słowo. Kiedy z nią rozmawiasz, magia polega na tym, że po prostu przestajesz mówić, tworząc przestrzeń oczekiwania i oczekiwania. Ta dramatyczna przerwa jest w stanie przyciągnąć jej uwagę w niemal nieodparty sposób. W ten sposób grasz z czasem i, co ważniejsze, z jej chęcią usłyszenia, co masz zamiar powiedzieć dalej. Zamiast spieszyć się z odpowiedzią, zatrzymaj się. Zacznie myśleć, zastanawiać się, co będzie dalej. A ten niepokój sprawi, że będzie jeszcze bardziej tęsknić za twoimi słowami. Dzieje się tak, ponieważ podczas ciszy dajesz jej czas na przemyślenie tego, co właśnie powiedziałeś. Ten interwał tworzy ciekawość, przestrzeń, którą wypełni swoimi myślami, a ty staniesz się jej centrum uwagi. Ta technika jest jeszcze bardziej skuteczna, ponieważ kiedy robisz dramatyczną przerwę, okazujesz pewność siebie. Ci, którzy mają bezpieczeństwo, nie spieszą się. Nie musisz wypełniać każdej sekundy słowami, ponieważ wiesz, że twoje milczenie jest warte tyle samo lub nawet więcej niż to, co możesz powiedzieć. Zrozumie to. A uświadomienie sobie, że jesteś spokojny w ciszy, wzmocni twoją aurę tajemnicy. Z kolei tajemnica jest podstawowym składnikiem tworzenia pożądania. Cisza rodzi poczucie głębi. Uwierzy, że naprawdę przetwarzasz to, co zostało powiedziane, i sprawi, że poczuje, że jej słowa mają dla ciebie znaczenie, nawet jeśli nie pokażesz tego od razu. Cisza daje złudzenie, że to ty myślisz, zanim zaczniesz mówić, ten, który nie reaguje impulsywnie. I to jest niezwykle atrakcyjne. Nie spiesząc się z odpowiedzią, pokazujesz, że nie jesteś tylko kolejną osobą próbującą zadowolić ją szybkimi odpowiedziami. Jesteś kimś, kto docenia to, co mówisz, a co ważniejsze, docenia chwilę. Dramatyczna pauza, jeśli jest właściwie używana, sprawia, że twoje słowa mają większe znaczenie. Każde słowo, które wypowiesz po tej ciszy, staje się potężne. Będzie cenić każdą propozycję, ponieważ nie mogła się doczekać. I to zmartwienie, to oczekiwanie jest tym, co jeszcze bardziej wzbudza jej zainteresowanie. W końcu wszyscy pociąga nas to, co musimy rozszyfrować. Cisza wywołuje pragnienie, aby dowiedzieć się więcej, zrozumieć, o czym myślisz, a ta ciekawość jest motorem uwodzenia. Ciche spojrzenie. Wygląd jest potężną bronią, a w połączeniu z ciszą staje się nieodparty w sztuce uwodzenia. Kiedy patrzysz bezpośrednio na nią bez słowa, to tak, jakbyś tworzył niewidzialny pomost między wami. Cichą pętlę, która mówi więcej niż jakiekolwiek zdanie. Sekret tkwi w intensywności. Utrzymywanie z nią kontaktu wzrokowego dłużej niż zwykle bez odwracania wzroku jest sposobem na przekazanie pragnienia bez wyrażania go słowami. Utrzymując wzrok, wysyłasz jasny komunikat: widzę cię, zauważam.
jednocześnie rzucasz jej wyzwanie, by utrzymywała ten kontakt. Często może czuć się nieswojo, ale w dobry sposób, co sprawia, że zastanawia się, co kryje się za tym spojrzeniem. Budzi coś pierwotnego, poczucie, że dzieje się coś innego, coś niewypowiedzianego, ale silnie obecnego. To napięcie w powietrzu tworzy natychmiastowe połączenie, tak jakbyś w ciszy otwierał na nią swoje najgłębsze myśli. Kluczem jest celowe wykorzystanie tego wyglądu. Nie chodzi tylko o patrzenie w oczy, ale o przekazywanie czegoś na własne oczy. Muszą powiedzieć: chcecie, jestem zainteresowany, rozumiem cię, ale bez konieczności werbalizowania tych zdań. Tajemnica tkwi dokładnie w tym, co postrzega, ale nie może określić. Ciche spojrzenie niesie ze sobą ciężar intencji, które nawet bez słów jasno pokazują, że między wami rośnie atrakcja. A co najlepsze, ona też zaczyna odczuwać tę atrakcję, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Zbyt długie trzymanie spojrzenia może powodować jeszcze większe napięcie, co jest świetne, ale trzeba znać czas, aby zerwać ten kontakt wzrokowy. Kiedy nagle celowo odwracasz wzrok, to zerwanie tworzy dla niej efekt straty. Była tam, związana z tobą, i nagle odwracasz tę uwagę. To sprawia, że czuje potrzebę ponownego nawiązania tego połączenia, ponownego przeżycia tej chwili cichej intymności. To subtelny, ale niezwykle skuteczny ruch psychologiczny. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego odwróciłeś wzrok, o czym myślisz. Może coś ukrywasz? Czy straciłeś zainteresowanie? Ta wątpliwość, nawet łagodna, tworzy niekontrolowaną ciekawość. Będzie chciała wiedzieć więcej, będzie chciała odzyskać intensywność tego wyglądu. I właśnie to sprawia, że uwodzenie jest tak naturalne, chęć wypełnienia pustych przestrzeni stworzonych przez jego milczenie. Najciekawsze w tej technice jest to, że im więcej ciszy pozostawiasz między spojrzeniami, tym więcej czasu ma na wyobrażenie sobie, o czym myślisz. Człowiek z natury nienawidzi luk. Zawsze staramy się wypełnić to, czego nie rozumiemy, a dając jej przestrzeń do wyobraźni, zmuszasz ją do wypełnienia tych luk założeniami, tworząc nieodpartą tajemnicę. Będzie się zastanawiać, co myślisz, jak się czujesz, a ta niepewność sprawi, że będzie zaintrygowana i połączona z tobą. Cisza w trakcie rozmowy. Niespodzianka jest jednym z najlepszych przyjaciół uwodzenia i nic tak nie tworzy go jak nagła cisza podczas rozmowy. Chociaż wszyscy oczekują szybkich odpowiedzi i natychmiastowych reakcji, robisz coś przeciwnego, przestajesz. I w tej nieoczekiwanej przerwie pozwala jej zastanowić się, co się właśnie wydarzyło. Ta cisza jest przerwą w oczekiwaniu, czego się nie spodziewała, ale natychmiast otacza ją tajemnicą. Nie reagując szybko, zmuszasz ją do głębszego połączenia się z chwilą. Ta technika jest szczególnie skuteczna, gdy dialog jest na wysokim poziomie, gdy emocje rozkwitły lub gdy powiedziano coś ważnego. Oczekuje odpowiedzi, reakcji, ale po prostu pozwalasz ciszy wykonywać swoją pracę. Ten czas pauzy pokazuje, że nie grasz w automatyczne odpowiedzi. To pokazuje, że jesteś tym, który słucha, który zastanawia się, kto naprawdę przetwarza to, co się dzieje. A ta głębia jest niezwykle atrakcyjna. W końcu nikt nie chce czuć się jak kolejna osoba w banalnej rozmowie. Korzystając z ciszy w tym momencie, sugerujesz również, aby była bardziej otwarta. Cisza może być dla niej niewygodna, ale jednocześnie może wywołać chęć jej wypełnienia. A kiedy czuje tę potrzebę, często ujawnia się bardziej niż planowała. Ta luka stworzona przez pauzę w odpowiednim momencie sprawia, że bardziej ci ufa, czuje się bardziej połączona. Nie mówiąc nic, otwierasz jej drzwi, aby pokazać więcej tego, kim jesteś. I jest niezwykle potężny. Cisza we flircie. Flirtowanie to sztuka, a milczenie może być najskuteczniejszym narzędziem. Większość ludzi kojarzy flirt ze słowami, komplementami lub subtelnymi żartami, ale prawdziwa siła tkwi w tym, czego nie mówisz. Cisza w tym kontekście jest jak idealna przyprawa. Używasz jej oszczędnie, ale jej wpływ jest bardzo duży. Kiedy z nią flirtujesz, jest coś niesamowicie kuszącego w powstrzymywaniu odpowiedzi, niemówieniu wszystkiego naraz, pozostawianiu czegoś w powietrzu. Nie odpowiadając od razu na jej pytanie lub wiadomość, tworzysz atmosferę oczekiwania, która może być elektryzująca.
Pierwszą techniką jest sztuka nieodpowiadania od razu. Niezależnie od tego, czy jest to rozmowa osobista czy wirtualna, ta celowa pauza sprawia, że myśli: dlaczego jeszcze nie odpowiedział? Może on myśli o mnie? Przytrzymując odpowiedź, sprawiasz, że jest niespokojny, chcąc wiedzieć, co będzie dalej. To oczekiwanie może być krótkie, ale uczucie, które tworzysz w tej przerwie, jest prawie nie do pokonania. Zaczyna bardziej doceniać twoje odpowiedzi, ponieważ nie dostarczasz ich od razu i przewidywalnie. Ta tajemnica rodzi pragnienie. To, czego nie mówisz, jest również niezwykle ważne. We flircie wyeliminowanie niektórych szczegółów, unikanie ujawniania wszystkiego naraz, stwarza poczucie nieodpartej tajemnicy. Kiedy czuję, że nie oddajesz się całkowicie, powoduje to chęć dowiedzenia się więcej. W końcu nikt nie chce czegoś, co jest dostarczane całkowicie na tacy. Osobę pociąga nieznane, to, co jest poza zasięgiem. Kiedy trzymasz informacje, daje to szansę na ich wyobraźnię. Będzie chciała dowiedzieć się więcej, zrozumieć więcej, a to ją zaangażuje. Flirtowanie obejmuje również zabawę w dokuczanie, a następnie wycofywanie się. Komplementujesz ją lub robisz subtelny komentarz, który pozostawia ją bez słowa, ale zamiast kontynuować rozmowę, normalnie zatrzymujesz się. Ta cisza po dokuczaniu tworzy atmosferę napięcia w powietrzu, jakbyś się nią bawił. I właśnie to robisz. Bawisz się pożądaniem. Cisza tutaj służy również jako zaproszenie do przyłączenia się do gry. Nie kontynuując od razu, pozwalasz, by komplement lub dokuczanie rezonowały, dając jej czas na przetworzenie tego, co się stało. Ten napięty moment sprawia, że flirt się nasila. Innym aspektem milczenia we flircie jest to, co dzieje się podczas spotkań twarzą w twarz. Kiedy jesteście razem, są chwile, kiedy cisza może być znacznie silniejsza niż słowa. Wyobraź sobie moment intymności, w którym słowa wydają się niepotrzebne. To jest moment, w którym możesz pozwolić, by cisza przemówiła za ciebie. Spojrzenie, uśmiech, bliskość, wszystko to w połączeniu z brakiem słów tworzy atmosferę napięcia i pragnienia, których słowa nie byłyby w stanie sprowokować. Cisza tutaj jest sposobem na stworzenie przestrzeni, w której flirt zamienia się w coś bardziej namacalnego, bardziej intensywnego. Piękno milczenia we flircie polega na tym, że nigdy nie ujawnia wszystkiego. Zawsze pozostawia uczucie chcę więcej, coś niedokończonego, co sprawia, że wraca do ciebie. Niezależnie od tego, czy są to wiadomości, na które nie odpowiadasz od razu, czy komplementy, które rzucasz, a następnie zostawiasz w powietrzu, cisza jest niewidzialnym klejem, który utrzymuje jej zainteresowanie. Kiedy strategicznie używasz ciszy we flircie, zachowujesz kontrolę nad sytuacją. Nadajesz tempo, a ona idzie. Ta kontrola jest niezwykle kusząca, ponieważ zawsze jesteś o krok do przodu, czyniąc ją ciekawą i zaintrygowaną. Pamiętaj, że flirtowanie to gra napięcia. Jeśli wypełnisz wszystkie puste pola słowami, stracisz magię. Cisza to przestrzeń, w której rośnie tajemnica i pragnienie. Nie mówiąc po kilku chwilach, nie odpowiadając od razu, wzmacniasz atrakcyjność w subtelny, ale potężny sposób. Im bardziej czuję, że nie ma dostępu do wszystkiego, co myślisz lub czujesz, tym więcej będzie chciała wiedzieć. I to pragnienie, aby dowiedzieć się więcej, zmienia flirt w coś naprawdę zalotnego. Opóźniona odpowiedź. Opóźnienie w odpowiedzi na kogoś może wydawać się prostą grą czekania, ale w sztuce uwodzenia jest to niezwykle potężne narzędzie. Kiedy opóźniasz odpowiedź, niezależnie od tego, czy jest to rozmowa w celu przesyłania wiadomości, czy nawet komunikacja twarzą w twarz w rzeczywistości, tworzysz poczucie oczekiwania. A oczekiwanie jest duszą pożądania. Każąc jej czekać na twoją odpowiedź, sprawiasz, że myśli o tobie, zastanawia się, co robisz, o czym myślisz, dlaczego jeszcze nie odpowiedziałeś. Ten upływ czasu, choć niewielki, wywołuje niepokój, który może być bardzo kuszący. Oczekiwanie wywołane opóźnioną odpowiedzią jest jak iskra, która rozpala jej zainteresowanie. Zaczyna coraz bardziej doceniać to, co masz do powiedzenia, tylko dlatego, że nie stało się to od razu. Osoba ma tendencję do doceniania tego, co nie jest łatwo dostępne, a odkładając jej odpowiedzi, w pewnym sensie stajesz się czymś rzadkim, czymś, na co musi czekać. Im rzadziej coś się wydaje,
tym bardziej staje się pożądane. Innym ważnym aspektem jest to, że opóźniona reakcja pokazuje, że kontrolujesz tempo interakcji. Nie jesteś na łasce natychmiastowej odpowiedzi jak ktoś, kto desperacko potrzebuje uwagi. Wręcz przeciwnie, kontrolujesz moment komunikacji, a to pokazuje pewność siebie. To bezpieczeństwo, ponieważ nie powinno być dostępne w dowolnym momencie, jest niezwykle atrakcyjne. Kiedy zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jesteś gotowy na odpowiedź, zaczyna o tobie myśleć. Ten brak natychmiastowych odpowiedzi tworzy lukę, a jej umysł wypełni tę przestrzeń myśląc o tobie. Opóźnienie odpowiedzi zwiększa również wynik rozmowy. Im dłużej czeka na odpowiedź od ciebie, tym większy wpływ będzie miała ta odpowiedź. To tak, jakbyś budował oczekiwania, a kiedy w końcu odpowiesz, to co mówisz staje się o wiele bardziej znaczące. Zaczyna zwracać większą uwagę na twoje słowa, ponieważ stworzyłeś atmosferę, w której każda odpowiedź ma znaczenie. To sprawia, że jest bardziej zaangażowana w interakcję, ponieważ oczekiwanie zwiększa pożądanie. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, jak oszczędnie korzystać z tej techniki. Opóźniona odpowiedź musi zostać obliczona. Jeśli zajmie to zbyt dużo czasu, ryzykujesz, że będziesz bezinteresowny lub co gorsza, brak szacunku. Równowaga jest tutaj kluczowa. Opóźnienie odpowiedzi wystarczy, aby stworzyć oczekiwanie i tajemnicę, ale bez przesady, która sprawia, że myśli, że po prostu to ignorujesz. Właściwy środek jest tajemnicą. Wykorzystujesz czas na swoją korzyść nie do tworzenia frustracji, ale do zwiększania atrakcyjności. Metodę tę można również zastosować w interakcjach na żywo. Wyobraź sobie, że podczas intensywnej rozmowy zadaję ci pytanie i zamiast od razu odpowiedzieć, zatrzymujesz się, oddychasz, nawiązujesz kontakt wzrokowy i dopiero po krótkiej ciszy odpowiadasz. Ta chwila pauzy, ta kontrolowana huśtawka sprawia, że wstrzymuję oddech na sekundę, czekając na jej słowa, a im bardziej chce, tym bardziej będzie zaangażowana. Sekret polega na wykorzystaniu czasu jako sojusznika, wiedząc, że cisza, czekanie są podstawowymi częściami gry uwodzenia. Komunikacja niewerbalna. Komunikacja niewerbalna jest potężną bronią w uwodzeniu i często to, czego nie mówisz, ma znacznie większy wpływ niż jakiekolwiek słowo, które możesz wypowiedzieć. Ciało, gesty, subtelne dotknięcia, a nawet sposób, w jaki się ustawiasz, mogą przekazać przesłanie pożądania i tajemnicy, której słowa po prostu nie mogą wyrazić. Kiedy opanujesz sztukę komunikacji niewerbalnej, zaczniesz kontrolować narrację interakcji, nie mówiąc nic. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych przykładów komunikacji niewerbalnej jest lekki dotyk. Kiedy dotykasz jej w subtelny sposób, bez względu na to, czy delikatnie dotykasz dłoni podczas rozmowy, czy dotykasz pleców, gdy idziesz razem, nawiązujesz fizyczne połączenie, które, choć wydaje się przypadkowe, niesie ze sobą bardzo silny ładunek emocjonalny. Ten subtelny dotyk może wywołać szereg wrażeń, które stopniowo tworzą napięcie pożądania między wami. Dotyk w tym przypadku jest prawie jak zaproszenie do czegoś większego, ale bez wyraźnej werbalizacji. Oprócz dotyku postawa ciała jest potężną formą komunikacji niewerbalnej. Sposób, w jaki do niej podchodzisz, sposób, w jaki pochylasz się, aby lepiej słyszeć, co mówi, a nawet sposób, w jaki lekko się odsuwasz, może stworzyć cichą grę uwodzenia. Kiedy się zbliżasz, okazujesz zainteresowanie, tworząc intymność, a kiedy odchodzisz nawet kilka centymetrów dalej, wywołujesz lekkie oderwanie, które może wzbudzić ciekawość i pożądanie. To cielesne przychodzi i odchodzi jest sposobem na to, by zawsze była czujna, zawsze pragnąc więcej. Poczuje ten cichy taniec i zostanie do niego przyciągnięta. Siła dystansu również nie może być niedoceniana. Zbliżanie się, a następnie wychodzenie bez mówienia może być jednym z najbardziej kuszących kroków, jakie możesz zrobić. Nagłe wyobcowanie stwarza poczucie natychmiastowej straty, która sprawia, że chce odzyskać tę intymność. Może nie jest tego świadoma, ale instynktownie przyciągnie ją do ciebie. Ten rodzaj ruchu tworzy dynamikę uwodzenia, która jest całkowicie cicha, ale niezwykle potężna. Język ciała obejmuje również używanie spojrzenia, ale w bardziej subtelny sposób. Na przykład, kiedy obserwujesz ją z daleka, ale nie zbliżasz się od razu, jest to już rodzaj komunikacji niewerbalnej.
Mówisz jej, że ją zauważyłeś, ale nie spiesz się. Takie zachowanie generuje napięcie, które może być elektryzujące. Zacznie zwracać na ciebie większą uwagę, zastanawiając się, co myślisz, co zrobisz dalej. A ta niepewność, ta tajemnica sprawi, że poczuje się coraz bardziej atrakcyjna. Innym interesującym punktem komunikacji niewerbalnej jest to, że tworzy przestrzeń do interpretacji. W przeciwieństwie do słów, które są bezpośrednie i jasne, gesty i ruchy można interpretować na różne sposoby. Może nie być pewna, czy to lekkie dotknięcie dłoni było przypadkowe, czy też oznaczało coś więcej. Ta wątpliwość, ta niepewność sprawia, że uwodzenie działa. Pomyśli o tobie, próbując zrozumieć twoje sygnały, próbując rozszyfrować to, co masz do powiedzenia, bez użycia słów. Im więcej myśli, tym bardziej jest zaangażowana. Komunikacja niewerbalna jest również niezwykle pomocna w okazywaniu zainteresowania bez przymusu. Czasami słowa mogą wydawać się przesadzone lub zbyt bezpośrednie, ale prosty gest może powiedzieć o wiele więcej. Kiedy używasz swojego ciała do komunikacji, przekazujesz wiadomość o pragnieniu, ale elegancko i dyskretnie. Ten rodzaj uwodzenia jest znacznie bardziej skuteczny, ponieważ wydaje się naturalny, płynny, bez presji. Czuje się komfortowo, ale jednocześnie zaintrygowana. I to właśnie ta równowaga sprawi, że będzie chciała być przy tobie. Komunikacja niewerbalna jest kluczem do stworzenia cichego, ale głęboko angażującego uwodzenia. Subtelne dotknięcia, strategiczne gesty, a nawet kontrolowany dystans to sposoby na utrzymanie tajemnicy i pożądania na najwyższym poziomie. Po opanowaniu tej techniki stajesz się kimś, kto nie potrzebuje słów, aby uwieść. Twoja obecność i ruchy mówią same za siebie. Cisza we właściwym czasie. Wiedza, kiedy milczeć, jest sztuką, a w grze uwodzenia milczenie w tej chwili może być bardziej atrakcyjne niż jakikolwiek komplement lub oświadczenie. W wielu przypadkach to, czego nie mówisz, jest tak samo ważne jak to, co mówisz. Kiedy nauczysz się zauważać odpowiedni czas na milczenie, zaczniesz przekazywać głębie i dojrzałość, które są niezwykle kuszące. Na przykład, gdy wypuszcza parę lub mówi coś ważnego, często odruchową reakcją jest próba wypełnienia ciszy poradami, odpowiedziami lub rozwiązaniami. Ale w większości naprawdę potrzebuje kogoś, kto jej słucha, kto jest obecny. Cisza tutaj służy jako dowód, że jesteś tu dla niej, wchłaniając to, co się mówi, bez konieczności decydowania lub wtrącania się. Takie zachowanie tworzy silną więź emocjonalną, ponieważ pokazuje, że wiesz, kiedy nadszedł czas, aby po prostu słuchać, być cichym wsparciem, które tak bardzo ceni. Ponadto milczenie podczas napięć lub konfliktów może mieć działanie rozbrajające. W bardziej intensywnej dyskusji lub rozmowie istnieje tendencja do tego, że obie strony mówią coraz szybciej, próbując narzucić swój punkt widzenia. Ale kiedy decydujesz się nie odpowiadać od razu, kiedy decydujesz się na dominację ciszy przez kilka sekund, pokazujesz, że nie rządzą tobą emocje chwili. Ta kontrola emocjonalna jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ okazujesz spokój i cierpliwość, które mają nieliczni. Cisza w tych chwilach jest pokazem siły. Inną sytuacją, w której milczenie staje się narzędziem uwodzenia, jest przetwarzanie tego, co zostało powiedziane. Nie odpowiadając od razu, przekazujesz ideę, że głęboko zastanawiasz się nad tym pytaniem, że jej słowa mają na ciebie wpływ. Takie zachowanie sprawia, że czuje się doceniana, jakby to, co powiedziała, było na tyle ważne, że zasługiwało na staranne rozważenie. A to uczucie bycia wysłuchanym i docenionym jest tym, co tworzy intensywne połączenie emocjonalne. Ostatecznie cisza może być subtelnym sposobem na wskazanie tajemnicy i głębi. Kiedy nie ujawniasz wszystkiego naraz, kiedy zachowujesz pewne odpowiedzi dla siebie, zostawiasz jej otwartą przestrzeń do wyobrażenia sobie, że spróbuje rozszyfrować, kim naprawdę jesteś. Ta tajemnica sprawia, że jest zaintrygowana, co sprawia, że chce dowiedzieć się więcej. Osobę naturalnie pociąga nieznane, a strategicznie wykorzystując ciszę, stajesz się kimś, kogo chce odkrywać więcej. Cisza we właściwym czasie jest dla niej zaproszeniem do zbliżenia się, aby czuła się z tobą komfortowo i bezpiecznie. Jednocześnie jest to narzędzie uwodzenia,
które pokazuje, że to ty myślisz, zanim zaczniesz działać. Ktoś, kto docenia chwilę i wie, jak ważne jest, aby nie mówić wszystkiego naraz. Opanowując tę technikę, tworzysz aurę tajemnicy i głębi, która nieodparcie cię przyciąga. Cisza przed odpowiedzią. Kiedy zatrzymasz się przed odpowiedzią, dzieje się coś magicznego. Ta krótka przerwa ciszy, zanim jej słowa wyjdą, zmusza ją do specjalnego przygotowania się na to, co ma nadejść. Prosty fakt, że odpowiedź zajmuje kilka sekund, wywołuje oczekiwanie, a w wielu przypadkach zwiększa jego uwagę. Jest całkowicie skupiona na tobie, niecierpliwie czekając na to, co masz do powiedzenia. Ten rodzaj pauzy jest jak iskra, która rozpala ciekawość i pragnienie, aby dowiedzieć się więcej. Ocena odpowiedzi jest jednym z najciekawszych efektów tej techniki. Kiedy nie odpowiadasz od razu, czuję, że dokładnie myślisz o tym, co powie. Daje to większą wagę twoim słowom. Dochodzi do wniosku, że twoja odpowiedź jest ważna i że nie rzucasz słów na wiatr. To poczucie, że twoje słowa zostały starannie przemyślane, wzmacnia ich wpływ, dzięki czemu twoja mowa jest o wiele potężniejsza i bardziej znacząca. Ponadto milczenie przed odpowiedzią sprawia, że czuję, że naprawdę poważnie podchodzisz do rozmowy. Nie odpowiadasz tylko automatycznie lub powierzchownie. Ten rodzaj zachowania tworzy obraz dojrzałej osoby, która myśli przed działaniem i docenia to, co jest omawiane. A ta dojrzałość, ta głębia, uwodzi ją w subtelny, ale bardzo skuteczny sposób. Zaczyna postrzegać cię jako osobę, która kontroluje swoje emocje i nie działa impulsywnie, co jest niezwykle atrakcyjne. Innym ważnym aspektem tej techniki jest to, że milczenie przed odpowiedzią tworzy intrygę. Kiedy się zatrzymasz, zaczyna wyobrażać sobie, co masz zamiar powiedzieć, a ta niepewność rodzi pewną nerwowość zmieszaną z ciekawością. Ciągle myśli, o czym on będzie mówił. Im więcej o tym myśli, tym bardziej angażuje się emocjonalnie. Cisza w tym przypadku jest sposobem na sprowokowanie bez słowa. A ta cicha prowokacja sprawia, że chcesz dowiedzieć się więcej. Chcesz usłyszeć, co masz do powiedzenia. Ponadto ta strategiczna przerwa może być wykorzystana do stworzenia atmosfery intymności. Kiedy patrzysz jej w oczy podczas tej ciszy, zanim zaczniesz mówić, tworzysz moment głębokiego połączenia. Czuję, że w tym momencie dzielisz się czymś, co wykracza poza słowa. Ten rodzaj więzi jest trudny do zerwania, ponieważ wiąże się z poziomem interakcji emocjonalnej, który często pozostaje niezauważony. Cisza w tym przypadku jest tym, co łączy cię w szczególny sposób. Ta technika działa również dobrze w chwilach flirtowania. Wyobraź sobie, że po komplemencie lub prowokacji nie odpowiadasz od razu. Późniejsza cisza pozostawia powietrze naładowane napięciem i oczekiwaniem. Zaczyna się zastanawiać, co zamierzasz zrobić dalej. I to właśnie ta niepewność sprawia, że flirtowanie jest tak ekscytujące. Nie spiesząc się z odpowiedzią, pokazujesz, że nie spieszysz się, że masz kontrolę. A to tworzy nieodparty magnetyzm. Milczenie przed odpowiedzią jest również sposobem na okazanie pewności siebie. Nie musisz spieszyć się z mówieniem, ponieważ wiesz, że twoje słowa mają wartość. Ta pewność siebie jest czymś, co postrzega subtelnie, ale ma głęboki wpływ. Czuję, że jesteś kimś, kto jest pewny siebie, kimś, kogo nie można łatwo wstrząsnąć i kto wie, co robi. A ta pewność siebie w połączeniu z tajemnicą, którą tworzy cisza, jest idealną formułą uwodzenia. Technika: zniknij na chwilę. W sztuce uwodzenia mniej znaczy więcej, a czasami znikanie na chwilę może być jedną z najpotężniejszych taktyk budzenia pożądania. Kiedy znikasz z czyjegoś życia na kilka dni bez podawania zbyt wielu wyjaśnień, tworzysz poczucie nieobecności, które może zwiększyć ich zainteresowanie tobą. Przedłużająca się cisza, gdy jest używana prawidłowo, uświadamia jej, jak bardzo tęsknisz, a to powoduje niemal niekontrolowaną potrzebę odzyskania cię. Strategiczne wyginięcie nie polega na manipulacji ani grach umysłowych, ale na zapewnieniu możliwości naturalnego wzrostu pożądania. Kiedy odchodzisz, tworzysz emocjonalne zerwanie, które poczuje. W tym czasie pomyśli o tobie więcej, niż gdyby otrzymywała ciągłe wiadomości lub telefony. Cisza pozwala jej zastanowić się, co do ciebie czuje, chwile, które już spędziliście razem i co dla niej znaczycie.
Ten czas bez ciebie sprawia, że ceni twoją obecność w sposób, w jaki nie mogłaby, gdybyś był zawsze dostępny. Wielkim sekretem tej techniki jest zniknięcie we właściwym czasie. Nie chodzi o zniknięcie ze względu na zniknięcie, ale o wybór dokładnego czasu, aby to zrobić. Kiedy jesteś w punkcie, w którym przyciąganie już zaczęło rosnąć, ale jeszcze nie osiągnęło szczytu, zniknięcie na chwilę tworzy oczekiwanie, które może być elektryzujące. Będzie za tobą tęsknić, zastanawiać się, co robisz, a ta tajemnica zwiększy pożądanie. Tworząc tę nieobecność, zwiększasz wartość swojej obecności. Zrozumie, że bez ciebie czegoś brakuje. To strategiczne zniknięcie daje jej również możliwość wyczucia, jak rośnie jej własne pragnienie. Kiedy zawsze tam jesteś, może nie mieć czasu, aby dowiedzieć się, jak bardzo cię lubi. Ale kiedy odchodzisz, ma okazję poczuć tęsknotę, znów chcieć cię w pobliżu. A ta tęsknota za domem jest jedną z najsilniejszych emocji w uwodzeniu, ponieważ uświadamia jej, jak ważny jesteś. Cisza w tym okresie nieobecności pozwala na wzmocnienie tych uczuć. Kiedy w końcu wrócisz, wpływ będzie znacznie większy. Kiedy pojawiasz się ponownie, przynosisz ze sobą atmosferę tajemnicy. Co robiłeś w tym czasie? Dlaczego zaginął? Będzie chciała wiedzieć. Ale najważniejsze jest to, że w tym momencie staniesz się jeszcze bardziej atrakcyjny w jej oczach. Nieobecność sprawiła, że pragnienie wzrosło, a teraz jego obecność będzie znacznie intensywniejsza. Stajesz się kimś, kogo nie może w pełni przewidzieć. I to właśnie ta zagadka ją interesuje. Milczenie po komplecie lub prowokacji. Komplementowanie kogoś może być kuszącym posunięciem, ale komplementowanie, a następnie milczenie, może przenieść tę grę na zupełnie nowy poziom. Kiedy komplementujesz ją lub drażnisz, a wkrótce potem zatrzymujesz się, podnosisz nastrój napięcia w powietrze, ta cisza sprawia, że twoje słowa rezonują, zmuszając ją do refleksji i jednocześnie próbując rozszyfrować to, co naprawdę miałeś na myśli. Cisza w tym przypadku wzmacnia wpływ twoich słów w sposób, który nigdy nie zapewni stałego przepływu mowy. Komplementując lub dokuczając, a następnie cicho, zasadniczo przekazujesz jej zagadkę do rozwiązania. Zacznie się zastanawiać, czy on naprawdę to miał na myśli? O czym on teraz myśli? Ta wątpliwość, ta ciekawość tworzy silniejszą więź emocjonalną. Cisza daje jej czas potrzebny na przetworzenie komplementu, poczucie głębi prowokacji i stworzenie wewnętrznej reakcji, która wykracza daleko poza powierzchnię. Zaczyna czuć, że jej słowa, choć nieliczne, mają znacznie większą wagę niż słowa, które przychodzą bez przerwy. Ta technika pozwala jej również być trochę wrażliwa. Komplement lub prowokacja, którą robisz, po której następuje cisza, pozostawia otwarte pole, aby mogła zareagować spontanicznie. Może nie wiedzieć dokładnie, jak zareagować, a to wahanie sprawia, że jest bardziej zaangażowana emocjonalnie. To właśnie w tej przerwie możesz obserwować swoje najszczersze reakcje, te, które pochodzą z wnętrza. Jednocześnie tworzysz subtelną grę siłową. Ustawiasz tempo interakcji, gdy stara się nadążyć. Innym ważnym punktem jest to, że milczenie po komplecie lub dokuczaniu daje ci pewną aurę tajemnicy. Nie uzupełniając od razu tego, co zostało powiedziane, stajesz się kimś, kogo nie może w pełni przeczytać. Tajemnica, którą tworzysz, sprawia, że myśli więcej o tobie, twoich intencjach i tym, co naprawdę próbujesz powiedzieć. A ta długotrwała refleksja jest dokładnie tym, co podtrzymuje pragnienie. Będzie nadal o tobie myśleć, próbując zrozumieć twoje słowa, nawet po zakończeniu interakcji. Przerwa po komplemencie lub dokuczaniu może również zwiększyć emocjonalny wpływ rozmowy. Jeśli komplementujesz kogoś i od razu mówisz, komplement może zgubić się w przepływie rozmowy. Ale zatrzymując się i zostawiając komplement w powietrzu, dajesz jej czas na wyczucie wagi tych słów. Ta cisza tworzy moment, w którym może naprawdę zaakceptować to, co powiedziałeś, a ta chwila staje się z tego powodu znacznie silniejsza. Komplement, a nie tylko kolejna fraza, zamienia się w wspomnienie, które będzie nosić ze sobą przez długi czas. Celowe milczenie. Celowe milczenie to technika polegająca na używaniu ciszy jako broni tajemnicy i uwodzenia. W przeciwieństwie do przypadkowej lub naturalnej ciszy, celowa cisza jest starannie zaplanowana i używana,
aby druga osoba zawsze chciała więcej. To rodzaj ciszy, która sprawia, że cały czas zastanawia się, co myślisz, jak się czujesz i co zamierzasz zrobić dalej. Ta tajemnica jest tym, co podtrzymuje pragnienie, co sprawia, że jest zaintrygowana i zainteresowana, zawsze próbując cię rozszyfrować. Kiedy używasz celowej ciszy, tworzysz przestrzeń, w której musi wypełnić luki własną wyobraźnią. A wyobraźnia jest potężnym sprzymierzeńcem w uwodzeniu. Nie ujawniając wszystkiego naraz, dajesz jej możliwość myślenia o tobie, fantazjowania o tym, co możesz ukryć, o czym nie mówisz. Im więcej wyobraża sobie, tym bardziej jest zaangażowana emocjonalnie. Cisza w tym przypadku jest sposobem na utrzymanie kontroli nad interakcją, nawet gdy nie jesteś fizycznie obecny. Ta metoda jest również skuteczna, ponieważ pokazuje, że nie można cię łatwo rozszyfrować. Nigdy nie będzie dokładnie wiedziała, o czym myślisz, i to właśnie ta niepewność sprawia, że chce się zbliżyć. Chce dowiedzieć się więcej o tobie. Celowe milczenie jest przeciwieństwem przewidywalności, a osobę w naturalny sposób pociąga tajemnicze i nieznane. Kiedy stajesz się kimś, kogo nie może w pełni przeczytać, automatycznie stajesz się kimś, kogo chce zrozumieć. I to pragnienie zrozumienia jest tym, co tworzy atrakcję. Celowe milczenie sprawia, że wydajesz się niedostępny, ale w intrygujący sposób. Nie jesteś wyobcowany ani zdystansowany, ale bawisz się czasem i tajemnicą, aby stworzyć atmosferę uwodzenia, która wykracza poza słowa. Trzymasz ją w stanie oczekiwania, zawsze czekając na następną wskazówkę, następne objawienie. Taka interakcja tworzy napięcie, które jest niezwykle ekscytujące, ponieważ nigdy nie ma wrażenia, że wszystko zostało już powiedziane. Celowa cisza jest tym, co utrzymuje grę przy życiu, co sprawia, że nadal jest zainteresowana, nawet gdy oboje nie jesteście w kontakcie. Najciekawsze w celowej ciszy jest to, że jest to forma komunikacji wykraczająca poza słowa. Kiedy celowo milczysz, mówisz coś, nie mówiąc o tym. Przekazujesz wiadomość tajemnicy, zaufania i kontroli w tym samym czasie. Poczuję to subtelnie, ale bardzo realnie. I to uczucie bycia z kimś, kto wie, co robi, przyciąga ją jeszcze bardziej. Celowa cisza zamienia prostą interakcję w taniec uwodzenia. Cisza jest niewątpliwie jedną z najpotężniejszych broni w sztuce uwodzenia. Wiedza o tym, kiedy i jak z niego korzystać, zmienia twoje relacje, tworząc naturalny i nieodparty magnetyzm. Tajemnica, którą tworzy cisza, budzi ciekawość, wzmacnia pragnienie i sprawia, że chce wiedzieć o tobie więcej. Stosując te 11 technik, będziesz o krok do przodu w grze uwodzenia, opanowując sztukę przyciągania, nie wymagając słów. Pamiętaj więc, nie zawsze to, co mówisz, jest najważniejsze. To, czego nie mówisz, cisza, którą zostawiasz w powietrzu, może być tym, co naprawdę się liczy. Zacznij wykorzystywać ciszę na swoją korzyść i zobacz, jak może ona zmienić twoje interakcje, czyniąc cię jeszcze bardziej nieodpartym w jej oczach. Następną osobą, która wpadnie w tę grę uwodzenia, może być ta, za którą tęsknisz. Jeśli podobały ci się te treści, polub, skomentuj i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej wskazówek. Do zobaczenia w następnym filmie.